Serdecznie gratulujemy sukcesu jakiego osobistego, ale przede wszystkim uczelni. Dlaczego pan rektor zdecydował się na kandydowanie po raz drugi? Dziękuję bardzo przede wszystkim za życzenia. Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję była spowodowana tym, że pewien proces rozpocząłem i chciałbym, żeby ten proces dokończyć i żeby efekty tych naszych działań były z korzyścią dla Politechniki Śląskiej. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej w pierwszym konkursie. Chciałbym, żeby w kolejnym konkursie Politechnika Śląska również znalazła się w gronie 8 uczelni, które ten status uczelni badawczej posiadają. Proszę powiedzieć, czy możemy już dzisiaj stwierdzić, określić, czym będzie różniła się kolejna kadencja od tej mijającej? No przede wszystkim te zmiany, które były niezbędne do wprowadzenia, które wynikały między innymi z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały wprowadzone na przełomie 2019 i 2020 roku, a zatem będziemy w tej chwili optymalizować funkcjonowanie uczelni w zakresie realizowanej wewnątrz uczelni. Będziemy doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną. Będziemy również walczyli o rozpoznawalność międzynarodową. To są nasze główne zadania na najbliższą kadencję. No i pełna realizacja programu Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Jesteśmy teraz w trudnym czasie i uczelnia, całe społeczeństwo w czasie epidemii i zagrożenia, zarażenia się koronawirusem. Jakie czekają Politechnikę Śląską w związku z tym najtrudniejsze wyzwania, w związku z tym, co nas czeka? Najtrudniejszym wyzwaniem to będzie powrót do normalnego funkcjonowania uczelni, chociaż wszyscy mamy świadomość, że uczelnia, społeczeństwo, cała gospodarka po epidemii będzie funkcjonowała inaczej niż przed epidemią. Świat się zmienił. Technologie informatyczne bardzo szeroko wkroczyły w nasze życie. Ludzie przełamali pewne bariery też psychologiczne korzystania z technologii informatycznych, więc to na pewno wpłynie również i na funkcjonowanie szkół wyższych, na funkcjonowanie całego systemu edukacji. Więc przed nami w tej chwili z wielką niecierpliwością oczekiwany okres zakończenia epidemii, który może potrwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Co panu daje największą satysfakcję w pełnieniu funkcji rektora w tej pracy? Największą satysfakcję na pewno współpraca z zaangażowanymi ludźmi, bo bardzo lubię otaczać się ludźmi, którzy chcą coś zrobić, mają pasję, te pasje swoje realizują. No i na pewno wiele satysfakcji sprawiają wszelkie sukcesy uczelni przede wszystkim, prawda? Bo na tym nam najbardziej zależy, aby uczelnia się rozwijała.